Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie przy sobocie. Słuchajcie, dzisiaj szybki filmik. Mam nadzieję, że odpoczywacie, mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i ładujecie sobie przez ten weekend baterie. Natomiast jest kilka fajnych akcji do wykonania. Wiem, że również wiele osób pracuje ciężko w tygodniu i właśnie w weekend nadrabia pewne rzeczy. Także dzisiaj szybko omówimy sobie akcje na DAO Maker, bo wchodzą dwa dość fajne projekty. Porozmawiamy bardzo króciutko o Bybicie i o tym, co nadchodzi. I na koniec porozmawiamy o przyszłych akcjach na giełdzie Mext Global. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij dać suba, dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem. Jeżeli uważacie, że jest tu jakakolwiek wartość, warto standardowo podzielić się łapką w górę. Warto oczywiście również zostawić komentarz. No i oczywiście standardowo już przypominam, że wszystko, co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Oczywiście DAO Maker jest to jeden z największych graczy, jeżeli chodzi o launchpady. Jest to projekt, który zajmuje się nie tylko launchowaniem projektów, ale również bardzo ważne to jest to, że dowozi projektom dobry marketing, wspiera tak naprawdę projekty na wielu poziomach. Ja również z DAO Makera korzystam, natomiast dzisiaj tak naprawdę zajmiemy się projektami, do których możemy dołączyć poprzez tak zwane SHO, a więc przez rundę publiczną. Jest to runda dla wszystkich, a więc nie tylko dla hodlerów tokena DAO Maker. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o pierwszy projekt, jest to projekt Crypto GPT, także wiele rzeczy, słuchajcie, tu się zgadza. ZK Layer 2, sztuczna inteligencja, wszystko połączone, nie tylko nazwa. Wiecie, jak teraz gdzieś tam te projekty, które mają w ogóle w nazwie rzeczy związane właśnie ze sztuczną inteligencją, czy wprowadzają te elementy do swojego ekosystemu, jak i robią duży hype. Oczywiście też czat GPT również duży wynik. Natomiast tutaj mamy projekt właśnie Crypto GPT. Jeżeli chodzi o Twittera, mamy już 157 tysięcy osób. Luty 2023, świeżyna. No i teraz mogłoby się zdawać, że projekt gdzieś tam chce wejść w trend i być może został napisany na kolanie. Natomiast biorąc pod uwagę, że DAO Maker dość dobrze i trafnie wybiera te projekty, oczywiście też zwracamy uwagę na to, że nie wszystko tak naprawdę, co wychodzi ze stajni DAO Makera, robi bardzo dobry wynik, no ale umówmy się, że te projekty są dość skrupulatnie sprawdzane i sporo dobrych projektów, które zrobiły wiele, wiele x-ów właśnie ze stajni DAO Makera wyszło. Oczywiście sztuczna inteligencja, ZK Rollup, Layer 2, to jest wszystko, czym ma być ten projekt, a więc ma to być projekt absolutnie w trendzie, ma to być projekt nowoczesny i ma wpisać się wszystko to, co o czym ma się mówić tak naprawdę w przyszłej hoście, warstwa druga, sztuczna inteligencja i produkty właśnie budowane dla tego ekosystemu. Jeżeli chodzi o sam projekt, no to strona oczywiście jest zrobiona dość dobrze. Na Twitterze, tak jak widzicie, jest już sporo obserwujących. Wszystko oczywiście sobie przejrzycie, możecie wejść bezpośrednio oczywiście tutaj ze strony DAO Makera albo właśnie z Twittera. Jeżeli chodzi o wszystkie linki, czyli linki do zbiórek, to wszystko macie pod pobudką w tej kolejności, co pokazuję, więc zachęcam bezpośrednio klikać właśnie tutaj z tych linków. No i oczywiście, słuchajcie, przenosimy się na DAO Makera, a więc zakładka Products i klikacie sobie link, od razu przeniesie Was na zakładkę DAO Launchpad. I jeżeli chodzi o akcje Crypto GPT na DAO Maker, mamy dwie sprzedaże, Private SHO i Public SHO. Private nas nie interesuje, a przynajmniej nie interesuje mnie, dlatego że ja nie mam tokenów DAO, a więc będę sobie uczestniczył w Publiku. Słuchajcie, to co jest bardzo ważne, to oczywiście to, że tutaj tak naprawdę, żeby dołączyć, łączymy się przez MetaMaska, należy mieć zrobione KYC, wystarczy mieć $500 na swoim MetaMasku, to może być w jakimkolwiek tokenie, to może być po jakiejkolwiek sieci, od razu Wam to wykryje i wyliczy odpowiednie punkty. Natomiast bardzo ważne to jest to, żeby policzyć sobie potencjał tego projektu i zawsze jak bierzecie udział sobie w akcjach na DAO Makerze, sprawdzajcie sobie oczywiście K-Metrics i patrzcie Unlocked. No i to, co jest bardzo ważne, to to, że po TGE dostajemy 10%, ktoś powie tylko 10%, ale jednak jest tu dość duży potencjał. Następnie mamy 90 dni klifu, a więc nic z naszymi tokenami się nie dzieje. Klif to jest taka przerwa właśnie w dystrybucji tokenów i potem mamy Unlocked miesięczny po 4,5%. Dla
tego pierwszego właśnie tutaj tokenu i dla drugiego tokenu mamy 20% po TGE 60 dni klifu i potem 4% miesięcznie będzie trwał unlock. Należy jeszcze, słuchajcie, pamiętać, to jest taka bardzo ważna rzecz, że to, co dostajemy po TGE, tak, to, co dostajemy też tutaj na start, to należy pamiętać, że samo DAO Maker za to, że uczestniczymy tutaj właśnie przez tą alokację publiczną, bez tego, że musimy mieć tokeny DAO, pobiera tutaj fee w wysokości 30%. Także o tym też musimy pamiętać. No i oczywiście, słuchajcie, poczytacie sobie więcej o teamie, przyjrzycie sobie to wszystko. Myślę, że projekt jest wartościowy, jeżeli rzeczywiście będzie budowany w ten sposób. To na co warto zwrócić uwagę, to na pewno tokenomię i na pewno warto zwrócić uwagę na team. Ja o teamie trochę poczytałem. Rzeczywiście, więcej oczywiście na stronie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi, słuchajcie, o team, no to są to osoby, które gdzieś tam mają kontakt, miały kontakt, pracowały w dużych projektach. Mamy tutaj choćby Alibabę, więc myślę, że każdy znają. Mamy ex-lidera właśnie tutaj Ripple, także są to gdzieś tam osoby, które być może mają doświadczenie w tym blockchainowym świecie, a więc to na pewno może napawać optymizmem. Jeżeli chodzi o samo DAO Maker, to tak jak mówię, tutaj oczywiście klikacie sobie odpowiedni link, żeby do tej rundy publicznej sobie dołączyć, chyba że macie tokeny DAO, no to wtedy możecie do rundy innej i oczywiście zliczane są wasze tikety. Im więcej macie na MetaMasku, tym więcej punktów otrzymacie. U mnie 1577, także tak to u mnie wygląda i mam 85% szans na wylosowanie właśnie tutaj jednego tiketu. To, co jest bardzo ważne, jeszcze raz podkreślam, pamiętajcie o tym, że różnie może zachować się rynek, pamiętajcie, że nie dostajemy od razu 100% tokenów po TGE, natomiast ja uważam, że przy tego typu projekcie warto po prostu zaryzykować, bo łączy on kilka elementów, ma doświadczony team, też jeżeli chodzi o public jest odpowiednia, nie za duża ilość tokenów, więc może tutaj być naprawdę ciekawie, także zachęcam tutaj, jeżeli ktoś chce dołączyć, macie oczywiście odpowiedni film, odpowiedni link pod tym filmem. Jeżeli chodzi o te linki, to też pamiętajcie o tym, że one są dwa, no bo jeżeli sobie kliknijcie tutaj oczywiście na DAO Maker, to mamy oczywiście krypto GBT, tutaj alokacja w BUSD i oczywiście to jest ten główny token i mamy jeszcze token DAO, a więc taki token governance'owy i ja w jednej i w drugiej akcji biorę udział, także myślę, że warto spróbować. Kolejny projekt, który jest obecnie na DAO Maker, DegenZoo, coś ciekawego, mamy tokeny, za tokeny hodujemy jajka i z tych jajek wykluwają się zwierzęta. Również niesamowity hype. Wiecie, że wcześniej był już taki jeden projekt, który się nie udał, ale był gdzieś tam hype'owany i tutaj również duży udział DAO Makera, tak jak widzicie, że projekt jest fundowany właśnie przez osoby związane z samym DAO Makerem, więc myślę, że tutaj jakieś zaufanie, przynajmniej na początku, widząc to, co jest tu napisane, oczywiście jest. Warto sobie wejść oczywiście na stronę internetową, możecie sobie też bezpośrednio tutaj na DAO Makerze obejrzeć taki krótki filmik wprowadzający do tego projektu, no ale projekt ciekawy, tak? Stejkowanie jajka zwierzęta, oczywiście jaka tutaj będzie wartość, to zobaczymy. Natomiast ja zawsze wchodzę w tego typu akcje, staram się łapać te alokacje na DAO Makerze, no bo zazwyczaj wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli będziecie oczywiście tutaj chcieli uczestniczyć, też klikamy sobie Unlock, sprawdzamy sobie, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o vesting, 35% po TGE, potem miesięczny cliff i potem aż przez 2 lata, słuchajcie, linearny vesting, bierzcie to proszę tutaj pod uwagę, no i oczywiście wszystkie inne informacje też macie tutaj podane. Jeżeli chodzi o mnie, ta sama zasada, co przy pierwszej akcji, będę tutaj uczestniczył, w mojej prywatnej opinii po prostu warto to zrobić, tutaj mam 37 punktów, a więc mam ciut więcej i mam szansę na więcej biletów, oczywiście tyle gdzieś tam nie będę tutaj lokował, wszystkie akcje robimy z głową, pamiętajcie, im projekt świeższy, tym większe ryzyko, ale też większe możliwości. Natomiast podsumowując, uważam, że warto rzeczywiście te dwie akcje zrobić. Kolejna rzecz, słuchajcie, bardzo szybko dzisiaj dotyczy Bybita, pamiętacie, że tutaj jest głosowanie i do głosowania dorzucane są kolejne bonusy i mamy już informacje od projektu Veracity, myślę, że znacie projekt dość znany.
polecamy, szczególnie tym osobom, które są dłużej na rynku. Mamy już informację, że będzie tu kolejne Buy the Vote. Słuchajcie, oczywiście tutaj czekamy, bo to będzie 1 marca dopiero ruszy, ale oni już podali tą informację, dlatego warto mieć konto na Bybicie, nie zakładać go na szybkiego, po to, żeby gdzieś tam sobie na spokojnie przygotować tokeny. Tak jak widzicie, $100 wystarczy mieć w stablecoinach, oczywiście na giełdzie Bybit, żeby brać tutaj udział, i oczywiście KYC poziom pierwszy. Myślę, że warto, dlatego że trzeba podkreślić, że też dodatkowa, słuchajcie, pula zawsze jest dorzucana. Tutaj mamy 100 tysięcy właśnie pulę do wygrania, także warto brać udział w tych wszystkich głosowaniach, także jeżeli też nie macie konta na Bybicie, warto spróbować. Na koniec giełda Mext Global. Tak jak wiecie, to co nadchodzi, to kolejny Kickstarter. No i oczywiście, żeby brać tu udział, tak jak wam rozpisywałem, musicie mieć token MX. Jeżeli chodzi o mnie, nie kupuję tego tokenu w dużej ilości, czekam na jakieś większe korekty, ale gdzieś tam trochę mam. No i jak widzicie, to ostro ruszyło. Naprawdę ostro ruszyło, słuchajcie. Tak naprawdę pierwsza akcja Super Kels, to mamy praktycznie za 15 godzin. Następnie, słuchajcie, mamy za 3 dni PIVN token, także też jeszcze nie sprawdzałem tych pozycji. I mamy token Parma. Co ciekawe, token Parma niezrobiony przez Chilis, przez Socios, niezrobiony gdzieś tam przez tych gigantów, ale gdzieś tam przez jakiś mniejszy projekt. Natomiast, żeby tu partycypować, należy oczywiście, słuchajcie, mieć token MX, i wszystkie zasady są tak naprawdę rozpisane. Jest okres snapshotu, potem jest głosowanie, kalkulacja i dostajemy za nasze MX-y tokeny projektu, który bierze udział w tym Kickstarterze. Ja mam obecnie 168, także jak tylko ruszy głosowanie, klikamy sobie all, cyk, zaznaczamy i sobie na spokojnie głosujemy. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo. Macie wszystkie linki pod tym filmem, a więc linki do akcji na DAOmaker. Macie oczywiście link do giełdy Bybit i do giełdy Mext. Kosmicznego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Dzięki za uwagę. Hej ekipa.